miejsce, lecz nie na ziemi, gdzie myśli dobre i pełne nadziei, gdzie słowa płyną lekko jak chmury, na skrzydłach wiatru duch stachury. Tam dźwięki miękko lądują w duszy, na spadochronach wzruszeń. To jest kraina delikatności, życzliwych rozmów i osobowości, piosenek niebanalnych, artystów wyjątkowych, wierszy, co w czterech ścianach zbiera poetka uznana, Maria Duszka, wspaniała, promująca poezję z zapału. Tych wszystkich bardów, poetów, motyli, świerszczy i chrząszczy, przegarnia pod nieba dach wielki Piotr Paweł Spodtek, bo kocha nieobojętne piosenki. To redaktor nie z tej ziemi, dźwięków i słów miliona odcieni.